głośniej, tak? Stawianie pytania z pierwszym krokiem każdego rozumowania, każdego namysłu, więc w pewnym sensie określa jego kierunek. A tutaj, dlatego ja niechętnie mówię na ogół, na zadania pytania, ale w tym wypadku pytanie mi się podobało. Brzmiało ono tak, czy to jest? Dziś z jednej strony mamy zwycięstwo globalizacji, osoby o kosmopolitycznym nastawieniu do świata, ludzi otwartych na rynek i kulturowy liberalizm. Z drugiej zaś strony mamy przegranych w globalizacji, ludzi oczekujących ochrony ze strony silnej władzy państwowej, niechętnych otwierania granic państw narodowych. Czy jest zatem gdzieś miejsce na lewicowe wartości i lewicowy program? Czy współczesna socjaldemokracja może odzyskać od prawicowych populistów wyborców, którzy czują się którzy nie czują się beneficjentami liberalnej globalizacji? Takie jest pytanie. Ja bym nie odpowiadał na to pytanie, gdyby nie to, że to jest pytanie dobre. Co to jest dobre pytanie? No po pierwsze, znaczy, że pytanie jest dobrze sformułowane. A po drugie, to znaczy, że to jest pytanie, na które odpowiedź sprawia nam trudność. Czyli takie, które jest warte podjęcia. I to mi od razu, to nie jest bez związku z tematem naszym, przypomina inne pytanie, które ja zadałem mojemu znajomemu Karolowi Saksowi. On z tego czasu, jak Kuroń był ministrem pracy i polityki socjalnej, prowadził taki bank inicjatyw społeczno-gospodarczych, czy społecznych, już nie pamiętam, wizję, bank społeczny. A poza tym był z Kuroniem związany, myślą dość podobnie, ale mieszkał i pracował głównie we Francji, praktykował, że tak powiem, bankowość. I spotkałem go tam w czasie, kiedy tematem dnia w Europie stał się traktat Maastricht. Nie wiem, czy muszę tłumaczyć, co to było. Chodziło o stworzenie Europejskiej Unii Monetarnej, wprowadzenie wspólnej waluty i oczywiście, jak jest jedna waluta, to wspólnej polityki monetarnej. I ja zapytałem wtedy Karola Zachsa, no dobrze, a takie Włochy na przykład, które wielokrotnie to jest gospodarka słabsza od czołówki państw europejskich, wielokrotnie się znajdowali w sytuacji kryzysowej, groziła im recesja i wtedy oni wyciągali się, wychodzili z tej recesji, dewaluując swoją walutę narodową, czyli lirę. Może tym, którzy mniej się orientują w ekonomii, wyjaśnię, że przez dewaluację waluty powoduje się, że kosztowniejszy staje się import z punktu widzenia tego kraju, zyskowniejszy staje się eksport, czyli krótko mówiąc poprawia się bilans handlowy i zwiększa się eksport, zwiększa się silny pozycji prorozwojowy. Na to Karol pomyślał chwilę i odpowiedział, to jest dobre pytanie. No i co to znaczy dobre pytanie? Dobre pytanie to takie, na które nie mamy odpowiedzi, ale warto by je poszukać. To pytanie ma oczywiście związek z tematyką naszej rozmowy, ponieważ nasz wiek XX, to znaczy po roku 1918, a przed rokiem 1989, bo to jest dla historyków, to jest XX wiek. To jest czas zdominowany przez dwa rodzaje lewicy, socjaldemokratyczną i komunistyczną. Komunistyczną, która się zwołuje z bolszewickiego dnia, prowadziła do wyciągnięcia w zasadzie krajów, które nie zdążyły na czas na kapitalistyczną industrializację, na rewolucję przemysłową, żeby one mogły sobie pozwolić na własną rewolucję przemysłową, do czego drogę im zamykała silna konkurencja krajów, które zrealizowały ją wcześniej, były po prostu lepsze na rynku konkurencji. Zrealizować to w ten sposób, żeby odciąć się od rynku globalnego i zawiesić działanie również rynku wewnętrznego, jeśli chodzi o kluczowe decyzje gospodarcze, co pozwoliło na
skok uprzemysłowienie, zbudowanie wielkiego ilościowo, także w Polsce, ale marnego jakościowo, dość zacofanego technologicznie i nie zawierającego bodźców do modernizacji potencjału gospodarczego. I drugim takim nurtem europejskim lewicy była socjaldemokracja, która nie podnosiła ręki ani na demokrację liberalną, którą komuniści nazywali burżuazyjną, ani na istnienie rynku. Nawet nie na jego fundamentalne reguły, tylko w ramach tej demokracji aspirowała do udziału we władzy, do zdobycia władzy, nie przez rewolucję, tylko drogą demokratyczną i do zmiany sytuacji społecznej na korzyść środowisk pracowniczych, robotniczych w szczególności, poprzez prowadzoną przez państwo politykę gospodarczą. Te państwo narodowe, bo innych wtedy nie było. Czyli politykę, która w ramach rynku starała się, nie łamiąc jego podstawowych reguł, nad tym rynkiem, może za duże słowo zapanować, ale starać się w niego ingerować, interweniować. Poprzez politykę pieniężną, właśnie tę, o której rozmawialiśmy z Karolem Zaksem, poprzez politykę fiskalną, czyli system podatkowy i rozdział dochodów uzyskanych z podatków przez państwo, w celu, no o celach pomimo za chwilę, czyli o wartościach, i poprzez normy prawne obowiązujące wszystkich przedsiębiorców, a więc w pewnym sensie krępujące swobodę, czy wolność działania podmiotów gospodarczych zgodnie ze społecznymi założeniami państwowej polityki. A celami tej polityki była zmniejszenie nierówności społecznych, likwidacja marginesu nędzy, krzyczącej nędzy, upowszechnienie dostępu do edukacji, upowszechnienie dostępu do ochrony zdrowia, do wypoczynku, do mieszkalnictwa i tak dalej. To wszystko miało służyć zachowaniu w warunkach kapitalizmu, przedtem kapitalizmu wolnorynkowego, liberalnego, a teraz kapitalizmu regulowanego przez państwo, przez interwencje państwowe, doprowadzić do tego, żeby nie została, nie była w nim deptana pośród triady ideałów rewolucji francuskiej, idea równości, i żeby nie została rozerwana więź społeczna oparta na braterstwie. Ja to mówię bardzo hasłowo, ale ponieważ mowa o wartościach, bo co to są wartości, to są takie cele naszego działania, które uznajemy za samoistnie godne wysiłku z naszej strony. I system wartości to jest pewna hierarchia tych celów, które cele są bardziej godne zabiegu, a które cele muszą ustąpić przed pierwszeństwem tamtych. No na przykład jeżeli mówimy, że własność jest święta, może tylko świętsza od niej jest najświętsza panienka, i w związku z tym konieczna jest dla wyrównania krzywd wyrządzonych przed wojną ziemianom i przemysłowcom, a także kamienicznikom, konieczna jest reprywatyzacja. Oglądamy się na to, jaka będzie cena reprywatyzacji budżetowej i społecznej. To znaczy nie oglądamy się, no przypomnę, że ustawa reprywatyzacyjna, o której niedawno przetoczyły się takie westchnienia, jaka to szkoda, że jej nie uchwalono, bo byśmy może nie mieli dzisiaj tej afery z Szwindlami przy reprywatyzacji warszawskich kamienic i działów. Otóż ta ustawa reprywatyzacyjna, którą zawetował prezydent Kwaśniewski, a co przypomniała, tknęła, można powiedzieć, ostatnio Gazeta Wyborcza. Proszę nie uważać, że ja jestem ukrytym stronnikiem PiS, skoro krytycznie o gazecie w tym wypadku się wypowiadam. Ale gazeta nie wspomniała, że o tym, o ten, o
osobowego, apelowanie różnych ludzi, a przede wszystkim Jacek Kuroni i ja w takim artykule Cena reprywatyzacji, który żeśmy ogłosili właśnie w Gazecie Wyborczej. Nikt im tam sprzyjał. Środowisko Gazety Ruchu. Cena tej reprywatyzacji obliczona w wartości majątku Skarbu Państwa podlegającego zwrotowi wynosiłaby około 90 miliardów złotych. Ponieważ to za dużo, to uznano, że trzeba ją zmniejszyć do 44 miliardów. To jest wielkie rozwinięcie się już z tą objętością społeczności prywatnej. No i te 44 miliardy trzeba koniecznie oddać, czy to w naturze, czy też w bonach reprywatyzacyjnych, a więc takich papierach, które zmuszają Skarb Państwa do znalezienia środków finansowych na spłacenie roszczeń. I taka wyrwa w zasobach finansowych państwa musiałaby być czymś pokryte, to znaczy musiałaby spowodować cięcia w innych dziedzinach, jak w szkolnictwie, w służbie zdrowia publicznej, w polityce socjalnej, w mieszkalnictwie publicznym itd. Czyli krótko mówiąc, własność jako wartość byłaby bardziej święta, to jest hierarchia wartości, bardziej święta niż potrzeby ludzi, którzy muszą mieć dla nas złoto i mogą go sprawdzić, niż potrzeby ludzi, którzy są chorzy i potrzebują finansowanej przez państwo publicznej opieki zdrowotnej, niż potrzeby ludzi, którzy kończą swoją karierę zawodową, to potrzebują zabezpieczenia emerytalnego, niż potrzeby ludzi, którzy potrzebują równego startu dla swoich dzieci, a więc przyzwoitego, z publicznego szkolnictwa, wszystkich szczebli. I to wszystko są dziedziny, na które, mówiąc krótko, trzeba byłoby skarbać, żeby zapłacić za wartość bardziej cenną, czyli za zobowiązania moralne demokratycznego państwa polskiego wobec spadkobierców poprzez kilka pokoleń na ogół, właścicieli wielkich majątków ziemskich, banków, fabryk, nieruchomości miejskich itd. No to jest wybór. To jest wybór wartości, tylko trzeba go otwarcie nazwać i wtedy wołać o reprywatyzację. Jeżeli się tego wszystkiego nie mówi, to tak jakby się wierzyło w samorządstwo ekonomiczne, tak jakby się chciało zagarmęcić, poszukać ludzi. Stąd nazwa cena reprywatyzacji. Dodać trzeba jeszcze do tego, że ten reprywatyzacyjny pomysł zawarty w tej ustawie był gotowy, projekt był gotowy i uchwalony przez Sejm, że ten pomysł musiał zwichnąć równowagę budżetową i doprowadzić do tego, że w obliczu wchodzenia do Europy, a wtedy właśnie wchodziliśmy do Europy, nie moglibyśmy skorzystać z europejskich funduszy, dlatego że, jak Państwo wiedzą, każda inwestycja z tych funduszy wymaga wkładu własnego, na ten wkład własny już by nie było. Na to zwrócił mi uwagę, jak rozmawiałem z różnymi ludźmi przed pisaniem naszego wspólnego z Jackiem Kuroniem tekstu, rozmawiałem z Markiem Berką i on mi zwrócił uwagę właśnie na ten bardzo kompetentny, że to oznacza rezygnację ze wsparcia europejskiego dla skoku cywilizacyjnego Polski, czyli rezygnację z czegoś, co można przyrównać do naszego planu Marshalla. No i właśnie, kogo zabrakło? No w tym wypadku nie zabrakło prezydenta. Czy Kwaśniewski był lewicowy? Nie wiem, ale był odpowiedzialny. Jako prezydent był odpowiedzialny za budżet. To jest jego konstytucyjny obowiązek. Tak żeśmy zresztą napisali na koniec tego tekstu, niejako stawiając go do apelu. Albo wetujesz, albo nie jesteś odpowiedzialny. On chciał zawetować. Podziękował później nam za wsparcie, zawetował. No i teraz oczywiście dostaje po głowie, bo znacznie mniejsza reprywatyzacja schedy po kamienicznikach warszawskich
być może nie byłaby, wcale tego nie jestem pewien, być może nie byłaby tak patogenna. Nie mielibyśmy takiej afery jak z tym mecenasem, co to pod Pałacem Kultury jakiś grunt wziął sobie i swoim wspólnikom na własność, tymi, którzy przyjęli schedę po ludziach, po których dawno się dym nad kominami Auschwitzu rozwiał, potraktowano ich jako jeszcze żyjących. Więc tego wszystkiego by może nie było. Nie byłoby skandalu, inaczej mówiąc. Ja myślę, że było więcej skandali, ponieważ reprywatyzacja jest patogenna, co widać na przykładzie tej reprywatyzacji dużej, tylko wycinkowej, instytucjonalnej, którą przeprowadziliśmy, czyli na przykładzie działalności Komisji Kościelnej. W tej sprawie jest śledztwo. Można mówić, a proszę, katabasy zawsze łasę na pieniądze, nie oglądające się na normy. Niekoniecznie. Żadne katabasy. Wszyscy. To jest taka moralna operacja, która jest brzemienna niemoralnymi skutkami. Nie tylko niemoralnymi w sensie szkód wyrządzonych różnym ludziom, ale niemoralnymi w sensie zwykłej kradzieży, zwykłych szwindli. To jest chyba dygresja, nie? W stosunku do mojego tematu. Jakie były instrumenty, przy pomocy których socjaldemokracja, a w ślad za nią chrześcijańska demokracja, bo już trzeba pamiętać, że w Wielkiej Brytanii konserwatyści przez dłuższy czas, a do czasów rządów Margaret Thatcher, czuli się zmuszeni do realizowania tego programu działania instrumentami państwowymi na rynek, ograniczania wolności rynku, inaczej mówiąc, które wypracowała Labour Party. To samo dotyczy Niemiec, to samo dotyczy Włoch. W jednym i w drugim wypadku chrześcijańskie demokracje, włoska czy niemiecka, bardzo dzielnie i konsekwentnie realizowały wraz z przyjęciem pewnej wspólnoty aksjologicznej, wspólnoty wartości. Ten projekt, który był wielki projekt, który był dziełem socjaldemokracji europejskiej. To dzieło pewnie by się nie powiodło, nie udałoby się pewnie socjaldemokracji go wdrożyć, gdyby nie to, że mieliśmy doświadczenie po pierwsze wielkiego kryzysu, po drugie patogennych następstw wielkiego kryzysu w postaci wzrostu, gdzieś byśmy powiedzieli, nacjonalizmów i populizmów, aż do faszyzmu w Niemczech i nazizmu, do faszyzmów we Włoszech i nazizmu w Niemczech. Gdyby nie II wojna światowa, jest dramatyczne doświadczenie, gdyby nie to, że po wielkim kryzysie w Stanach Zjednoczonych najpierw zaczęto wdrażać w ramach rooseveltowskiego New Dealu recepty keynesowskie, czyli recepty, które umożliwiły, to był ten koncept ekonomiczny, który umożliwił socjaldemokracji realizację jej wariantów wprowadzania sprawiedliwości społecznej. I gdyby nie zastosowanie tych samych instrumentów w powojennej Europie Zachodniej. Drugą stroną tego, milcząco obecną przez cały czas, był komunizm oczywiście. Komunizm, który poprzez partie komunistyczne, komunizm radziecki, który poprzez partie komunistyczne na Zachodzie stanowił dla zachodniej Europy, dla Stanów Zjednoczonych dużo mniej, ale dla zachodniej Europy niewątpliwie poważne wyzwanie. Właśnie. Gdzie się te szczęśliwe lata podziały, te wspaniałe lata 60. i 70. No podziały się upadek tego, jest w pewnym sensie związany, tak mi się wydaje, z upadkiem sowieckiego wyzwania. Z upadkiem wyzwania komunistycznego, to znaczy z rozpadem partii komunistycznych. Z tego, że na lewo od socjaldemokracji zniknęła ten wariant radykalny, groźny,
który jednak stwarzał wobec społeczeństwa liberalnego na Zachodzie pewien stan presji. Upadł także dlatego, że się zmienił świat. W jakim kierunku się zmienił świat? Proszę zauważyć, że wszystkie te instrumenty działania państwa dobrobytu, czyli państwa opieki społecznej, opiekuńczego państwa, one były praktykowane przez państwa narodowe, z narodowymi walutami, z narodowymi bankami, ze słabą zależnością od międzynarodowych rynków finansowych, nieporównanie mniejszą niż dzisiaj, więc wtedy było łatwiej to zrobić. Teraz jest trudniej. Teraz, po tym jak nastąpiła niezależna od wszystkich czynników politycznych rewolucja natury technologicznej, to znaczy rewolucja informatyczna, i kiedy transfer pieniędzy, w tym wielkich pieniędzy, robi się przy pomocy jednego kliknięcia, to powstało ogromne techniczne ułatwienie dla płynności globalnego kapitału finansowego. A więc trudność nie tylko w kontroli podatkowej nad jego przepływami kapitału finansowego, o czym postulowali go od dawna antyglobaliści w tak zwanym podatku Tobina, ale w ogóle. Poza tym, właśnie to jedno jeszcze trzeba powiedzieć, ja sobie pozwolę zacytować teraz Karola Marksa. Pozwolą Państwo, tak w tym gronie na pewno Państwo pozwolą, nikt się nie przerazi. Karol Marks w Kapitale bodaj tak napisał, ile dobrze pamiętam, że nawet najlichszy ludzki architekt, który marnie buduje dom, tym się różni od pszczoły, która jest architektem idealnym, budując swój plaster miodu, że zanim zbuduje dom ten ludzki architekt w realu, to musi go zbudować w swojej głowie. Zanim się zaczęło budować socjalizm w realu, to jacyś ideolodzy musieli go zbudować w ludzkiej głowie. Zanim stworzono system państwa dobrobytu w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Skandynawii, to musiało się coś stać w ludzkich głowach. W gruncie rzeczy wszystkie te rewolucje ekonomiczne, znaczy te zwroty światowej polityce gospodarczej w nastawieniu, one się z głowy biorą, one są wynikiem myślenia. Czyli można powiedzieć w sensie najszerszym tego słowa, wynikają z pewnych ideologii. Ideologiczne założenia swoje miała oczywiście socjaldemokracja, która łączyła myśl o sprawiedliwości społecznej. Za chwilę coś powiem jeszcze o tej sprawiedliwości społecznej, proszę mi przypomnieć. Łączyła myśl o sprawiedliwości społecznej z pewnym pomysłem na to, jak przy pomocy demokratycznego państwa w gospodarce rynkowej tę sprawiedliwość społeczną realizować. A jak u nas w 1989 roku padła komuna i mnie się zdarzyło, niektórzy z Państwa podobno czytali moją książkę, ja tam wspominam o tym, jak byłem w Senacie i nie z własnej winy, tylko przez bezpiekę zresztą. Usłyszałem na jednym z pierwszych posiedzeń, jak Gabriel Janowski, znany mi osobiście, mojej żonie też tu obecnej, niegdyś przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Rolników i Dłoni Indywidualnych, wszedł na mównicę senacką i oznajmił, nie, to nie on, to inny Gabriel, co innego. Słucham? Nie Gabriel Janowski, nie zapomniałem, jak się nazywa, ale w każdym razie senator wybrany z listy, znaczy rekomendowany przez Solidarność Rolników Indywidualnych. Nie, Gabriel jednak. Gabriel powiedział, że komuniści niczego nie respektowali, to po prostu straszne. Żadnych, nic nie było dla nich święte. Nawet nie była dla nich święta własność ziemska.
Jak ja to usłyszałem z ust chłopskiego przywódcy, to się skrzywiłem. I podeszła do mnie wtedy, Anka Radziwiłł, moja koleżanka nieżyjąca, już moja koleżanka ze studiów. Bardzo fajna. I tak uśmiechnęła się i powiedziała tak teatralnym, też senator, powiedziała teatralnym szeptem: Karol, nic się nie martw. Jak chłopi z Solidarności zażądają obalenia reformy rolnej, to ja już się umówiłam z Małachowskim i z Wielowiejskim, że nie pozwolimy. No więc trzeba byłoby się umówić inaczej, żeby to zmienić. Żeby jednak pozwolić na takie rzeczy, jak obalanie różnych, wydawałoby się, niezmiennych reguł. I temu posłużyła nowa idea zrodzona gdzieś w jakimś kurorcie szwajcarskim. No krótko mówiąc, myślicieli ojców założycieli neoliberalizmu, przede wszystkim przez Friedricha von Hayeka i przez Miltona Friedmana. To zrobiło furorę właśnie w tej szczególnej atmosferze schyłku lat 70. i lat 80., kiedy Związek Radziecki tracił już swój autorytet, czyli partie komunistyczne nie wiedziały, czego się trzymać. To zrobiło furorę, ponieważ była nowa atmosfera, nie było atmosfery przymusu, że musimy odpowiadać jakoś na to sowieckie wyzwanie. Już się nie musimy nim tak przejmować, a już po upadku Związku Radzieckiego tym bardziej nie musimy. Więc zrobiło furorę na amerykańskich uniwersytetach, stąd powiedzenie Chicago Boys na tych, którzy pojechali doradzać w Chile, jak zrobić prawdziwą gospodarkę rynkową w kraju zacofanym. Zresztą bardzo podobne były sugestie czynione polskim negocjatorom, gdy negocjowano politykę pierwszego rządu niekomunistycznego, politykę gospodarczą z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Więc zaczął się od myślicieli, przez uniwersytety, przez polityków, przez politykę neokonserwatywną Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, poszedł przez świat zachodni niepowstrzymany nurt nowej myśli. I to była właśnie myśl neoliberalna. Nie była to, ja nie będę już tego nawet uzasadniał, chyba że ktoś miałby wątpliwości, możemy o tym podyskutować. Nie był to wynik żadnych twardych obliczeń opartych na matematycznych technikach obliczeniowych czynionych przez ekonomistów. Nie były to żadne prawa ekonomii, w ogóle żadne prawa ekonomii nie mogą podpowiadać, żeby w krajach o różnych warunkach ustrojowych, różnej historii, różnej kulturze forsować tę samą receptę polityki gospodarczej. To może zrobić tylko ideolog, w żadnym wypadku nie ekonomista, nie rzetelny ekonomista, no, taki, który się kieruje. Zresztą nie ma takich ekonomistów, którzy nie kierują się wartościami. Wszyscy humaniści, a ekonomiści też należą do humanistów, kierują się oczywiście wartościami, chociaż nie wszyscy skłonni są to przyznać, a nawet nie wszyscy potrafią zdać sobie z tego sprawę. Więc poszedł ten nurt niepowstrzymany, który szedł przez Europę i dotarł do nas jeszcze zanim doszło do okrągłego stołu. Tej resztce, która pozostała po Solidarności, to znaczy w postaci podziemnej, szczupłej stosunkowo głównej inteligenckiej opozycji, wpatrzonej w Zachód oczywiście. Tam drukowali właśnie Hayeka i Friedmana głównie na tych powielaczach naszych. Więc przeszedł ten nurt, że trzeba zbudować kapitał. I że trzeba go uczynić, trzeba to uczynić szybko, tak żeby nie pozostało, żeby w ciągu roku, tak mówił jeden z członków ekipy Balcerowicza w 1989 roku, społeczeństwo nam nie wybaczy, jak za rok będziemy żyli w tym samym ustroju gospodarczym. Szybko to znaczy, no to co to znaczy, to Państwo wiedzą, nie będę tłumaczył. Więc czy w tym wszystkim ma coś jeszcze do zrobienia myśl socjaldemokratyczna, za przeproszeniem? W tym stanie, w jakim Polska się znajduje, w tym stanie, w jakim świat się znajduje,
w tym rzeczywiście wielkiej ofensywie populizmu w świecie dzisiejszym i w sytuacji, kiedy populizm zajął pusty teren na scenach politycznych Europy i świata, pozostawiony przez lewicę, przez socjaldemokrację. Dlaczego zajął miejsce po socjaldemokracji, tak mówię, jakby socjaldemokracja już nie istniała? No dlatego, że zwroty dokonał się również w głowach socjaldemokratycznych i również w głowach socjaldemokratycznych przywódców. Tony'ego Blaira niektórzy Brytyjczycy uważają za największy sukces pedagogiczny Margaret Thatcher. I ja myślę, że coś podobnego, może nie tak ostro, ale jednak coś podobnego, można by powiedzieć i o ówczesnym przywódcy niemieckiej socjaldemokracji, który w końcu wylądował w Jukosie czy w Gazpromie. Słucham? Gazpromie, tak. Ale te dwie postacie, one są w pewnym sensie znamienne dla socjaldemokracji, ponieważ wszystkie socjaldemokracje w Europie uznały, że z konieczności muszą równać prawo, czyli muszą wykonać ten sam zwrot. I jeżeli dzisiaj klientela partii komunistycznej, raczej partii komunistycznej niż socjalistów, ale może też i socjalistów we Francji, te same kawiarenki, te same dzielnice, które były czerwone niegdyś, są dzisiaj lepenowskie, to jest wyraz tego przesunięcia, które nastąpiło. Pojawił się też, najpierw wszedłszy do Europy jako nowi uczestnicy Unii Europejskiej ze świata postsowieckiego, postkomunistycznego, tacy populiści, którzy próbują wprowadzić w życie recepty populizmu w stosunku do rynku, do w relacjach z globalnym kapitałem, tym globalnym kapitałem finansowym, krótko mówiąc, realizować politykę na swój sposób interwencjonistyczny. Trochę renacjonalizować. Ja mam na myśli Węgry i Polskę. Czy to się da zrobić? Czy możliwy jest socjaldemokratyczne, że tak powiem, kontrrewolucja w stosunku do tych populistycznych rewolucjonistów? No to jest dobre pytanie. Przede wszystkim dobre pytanie jest, czy tym populistom, którzy chcą dokonać jednak zwrotu w polityce gospodarczej i w polityce społecznej, to się może udać. Jeżeli im się nie może udać, pytanie, czy i nam mogłoby się udać, czy raczej nie. Czy inaczej mówiąc, plan Morawieckiego, na który patrzę z życzliwym zainteresowaniem, jest planem realnym. Co może stanąć naprzeciw jego realności? No to, że neoliberalny globalizm to jest porządek światowy, w którym wszyscy się oglądają i wszyscy powołują się na rynki. Czyli krótko mówiąc na międzynarodowy, globalny kapitał finansowy, bo to są właśnie rynki. Kiedyś, Jezu, jak się nazywał mój rozmówca, Gośku, gdzie jest żona moja, mój rozmówca, francuski premier. Co? Jospin, Lionel Jospin. Lionel Jospin, tak, dziękuję bardzo. No, widzę, że jednak lektura zrobiła swoja, ja mam kłopoty z pamięcią nazewniczą. Więc Lionel Jospin, który kiedyś, jak nie był premierem, tylko był na marginesie, ale jednak bardzo ważnym politykiem francuskich socjalistów. I ja dostałem takie polecenie od kolegów moich, jeszcze wtedy byłem z Unii Pracy, czyli to musiało być przed rokiem 95. Pojechałem do Francji na jakieś wykłady i koledzy z Unii Pracy, ja wtedy byłem przewodniczącym honorowym Unii Pracy, prosili, żebym ja tam załatwił z francuskimi socjalistami, żeby do drugiej międzynarodówki nie przyjęto SDRP czy SLD, nie wiem jak to wtedy główna partia, tak zwana postkomunistyczna się u nas nazywała, przed Unią Pracy, tylko najwyżej obie partie razem.
No więc ja tam się, Krzysztof Fabian mi załatwił różne kontakty, między innymi spotkałem się właśnie z przyszłym premierem Francji i on na dzień dobry powiedział mi, najpierw wyznał mi, że kolportował list otwarty do partii, jak był w liceum, a potem na mnie popatrzył i mówi, jak Solidarność mogła lansować coś takiego jak pan Balcerowicz. I ja mu na to odpowiedziałem, że dlatego, że już nie istniała po prostu. Ale potem, kiedy się odwróciła karta i Lionel Jospin nie był na marginesie partii opozycyjnej, tylko był socjalistycznym premierem Francji, to chylił kark przed tymi samymi regułami neoliberalnej poprawności, przed którymi chylili karki inni europejscy znaczący politycy. Co go do tego zmuszało? No rynki pewnie. Globalny kapitał finansowy i słabość państwa narodowego. Słabość państwa narodowego, które w wyniku globalizacji utraciło kontrolę nad ważnymi funkcjami które gospodarczymi na swoim własnym terytorium, a więc utraciły wpływ na warunki życia codziennego obywateli. To oznacza, że w kryzysie jest także demokracja. Ponieważ demokracja dla obywateli, ta demokracja z pięknej epoki, kiedy kwitły państwa dobrobytu i socjaldemokracja miała się świetnie, socjaldemokracja zapewniała ochronę szarym ludziom, przede wszystkim ludziom pracy, przed niebezpieczeństwami ze strony wolnego rynku. Czy całkiem to jest niemożliwe? No nie jest całkiem niemożliwe. Jeżeli to jest możliwe w Szwecji, czyli w kolebce państwa dobrobytu, jeżeli ono się tam może utrzymywać, w pewnej mierze przynajmniej, jeżeli może się utrzymywać w Norwegii, no to chyba można też próbować przeprowadzić go także w innych europejskich państwach narodowych, mimo tego osłabienia ich przez globalizm. Ale każde z tych państw musi się liczyć z rynkami. Każde z tych państw znajduje się pod presją. Wobec każdego z tych państw jedna z instytucji globalizmu, czyli agencje ratingowe, może zachwiać nawet gospodarką Stanów Zjednoczonych. Czyli krótko mówiąc, sprawa nie jest aż tak prosta. Można próbować? Można. Można i trzeba, tylko bardzo trudno to zrobić w pojedynkę. Państwo narodowe, zwłaszcza tak małe jak Węgry, a nawet tak średnie jak Polska, z trudem sobie poradzi z naciskiem globalizmu na warunki swojego własnego gospodarowania. Natomiast silne państwo, takie jak Stany Zjednoczone, silne gospodarcze, potęga gospodarcza, taka potęga gospodarcza jak Chiny, czy taka potęga gospodarcza jak Europa, gdyby się zdobyła na tyle spójności wewnętrznej, spójności w działaniu, żeby podjąć wyzwanie. Przecież Europa była traktowana przez wiele osób jako być może zapora przeciwko felerom, nieszczęściom, jakie niesie ze sobą globalizacja. Tylko w Europie wtedy muszą być podmioty, które podmioty narodowe, podmioty państwowe, podmioty polityczne, poszczególne, składające się na tę mozaikową całość, które zgodnie przyjmą taką strategię i, można powiedzieć, wymuszą ją wobec oponentów. Czyli musiałaby to być Europa znacznie bardziej zintegrowana niż jest w tej chwili. Dlatego mnie się osobiście wydaje, że programowo socjaldemokratyczna wizja powrotu do tych wartości, które socjaldemokracja realizowała, które była autorką, które realizowała w Europie, wymaga jako warunku jednak wzmocnienia europejskiej integracji i starań o to, żeby w ramach Europy podjąć to wyzwanie stawienia czoła globalizmowi.
to w połączeniu z aksjologią socjaldemokratyczną może i powinno być, chociaż nie ma lekko, jak mówił pewien klawisz w Barczewie, do więźniów, jak się dzieje, nie ma lekko, nie będzie łatwo, ale można i warto podjąć takie wyzwanie i to powinno być, tak myślę, naszym wspólnym celem. Moim już nie bardzo, bo już nie mam lat po temu, ale Państwa na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie profesorze. Mamy teraz chwilę czasu na dyskusję, tudzież pytania, także zachęcam. Czy są jakieś zgłoszenia? Jest tutaj. To najpierw tutaj kolega, a potem tutaj kolega. Ja bym chciał zapytać się, czy w ogóle reprywatyzacja za mienie, które zostało zabrane, które posiadali właściciele ziemscy i fabrykanci, czy to jest w ogóle nasz jakikolwiek moralny obowiązek? Czy jeżeli przyjmiemy, że wszelkie wielkie posiadłości ziemskie i wszystkie fabryki, które zostały stworzone na wyzysku chłopów i ludu robotniczego, czy naszym moralnym obowiązkiem jest dalej zwracanie tych własności? No to ja na to odpowiem krótko. To zależy od punktu widzenia, czyli inaczej mówiąc, zależy od hierarchii wartości. O hierarchii wartości orędownicy reprywatyzacji zwykle nie mówią. Dlatego, że wtedy trzeba powiedzieć, jaka jest ta odwrotna strona, czyli jakie wartości się porzuca, żeby tę wartość zrekompensowania szkód zrealizować. Chodziło o to, czy socjaldemokracja ma etyczny obowiązek zwrotu? Moim zdaniem nie, wręcz przeciwnie, ma obowiązek przeciwko temu walczyć. Zresztą ja bym chciał przypomnieć, zresztą się przypomina w debacie publicznej, że Polska międzywojenna, która czy nie była państwem socjaldemokratycznym, PPS tam była zawsze mniejszością, a Piłsudski wywodził się z PPS, ale demokracja wprawdzie był ojcem polskiej niepodległości i demokracji, ale następnie był dzieciobójcą, czyli niepodległości nie zabił, ale demokrację jednak zabił. Niemniej jednak za czasów sanacyjnych nic nie zwrócono, a było dużo do reprywatyzowania, więc to powoływanie się z jednej strony na Piłsudskiego, z drugiej strony właśnie na to święte prawo własności, jest, a co do świętości, to no, ostrożnie, ja bym powiedział, bo to należy może najpierw Ewangelię przeczytać, coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, to tym najmniejszym chyba nie jest. Ani magnat, ani fabrykant poszkodowany, tylko raczej tym najmniejszym nie jest, jest człowiek, który zostanie przez reprywatyzację ciężko poszkodowany. A także na budżet. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie w kontekście Brexitu i przyszłości Unii. Ja się zgadzam z tym, że to Europa jako całość może być tym projektem, który będzie w stanie kontrolować no, kapitał po prostu. Ale czy jedyną opcją jest powrót do tego twardego jądra po Brexicie? Do tego tych krajów, które jako pierwsze się jednoczyły, tej szóstki pierwszej, które już teraz jakieś ruchy w tym kierunku wykonują i następnie ponowna kooptacja już na znacznie, na innych warunkach, na takich warunkach, bo obawiam się, że teraz może dojść do tego, że te kraje dojdą do wniosku, że duża część, zwłaszcza tej nowej tak zwanej Europy, nie spełnia standardów. I będą próby narzucenia zupełnie innych zasad tego jednoczenia. Już nie będzie takiego wyboru, że my wam teraz pomożemy, będzie plan Marshalla. Będzie położony na stół zasad i trzeba będzie się tych zasad w pewien sposób dostosować. Albo, no dziękujemy, nie zapraszamy was. I moje pytanie jest tak naprawdę może trochę przewrotne. Czy jest inna droga? No ja bym też zadał chętnie to pytanie, ale ja po prostu nie znam na nie odpowiedzi. Co więcej, należy przypomnieć, że powrót do Europy Szkocji na przykład, to oznacza, że Szkocja wychodzi z Zjednoczonego Królestwa, bo to jest wtedy dezintegracja Zjednoczonego Królestwa. Nie, tylko
Słucham? Północna Irlandia też może no, północna, da, północna Irlandia. No Północna Irlandia to już dawno chciała wyjść ze Zjednoczonego Królestwa. Więc ja nie wiem. Ja tylko pozwalam sobie zwrócić uwagę na to, że to ma takie konsekwencje. Ale nie znam odpowiedzi na to. To było takie pytanie do Stali. Zupełnie inna dygresja do początku wypowiedzi pana profesora, kiedy pan profesor mówił o komunizmie i o tym, że komunizm produkował dużo rzeczy kiepskiej jakości. No, pozwolę do końca się nie zgodzić, ponieważ jakość produktów produkowanych wtedy, na przykład weźmy taką lodówkę, wyprodukowaną... Czy mogę prosić o wolniejsze? Ja mam kłopoty ze słuchem. Mam prawdziwy aparat. Wolno i wyraźnie, gdyby pan... Przed 89 wyprodukowano lodówkę, która do dzisiaj może pracować. Kupujemy lodówkę dzisiaj, ona pracuje 10-15 lat, już nie działa. Oczywiście, estetyka tych produktów była kiepska, poczekajcie. Obecnie kapitalizm jest nastawiony na to, żeby postarzać produkty sztucznie, żeby było więcej produkcji. Ludzie przez to, zamiast spędzać czas z rodziną, wypoczywać, spotykać się w taksackim gronie, muszą pracować. Powoduje to coraz większy stres wśród pracowników, zarówno każdego szczebla dużych korporacji. No i tak naprawdę też odchodzimy troszkę od tego takiego naszego nurtu lewicowego, gdzie chcemy, żeby wszyscy byli równi i sprawiedliwi, a tutaj sztucznie napędzamy tą globalizację i kapitalizm. Więc czy do końca te produkty, które wtedy były produkowane, były złe? Czy to było złe? Skoro mieli więcej czasu, żeby nic nie rozmawiać, spotykać się? No to ja tylko mogę odpowiedzieć, że różnie było. Nie mogę mieć. Różnie było, ale na ogół to jednak bardziej nowoczesna technologicznie i niekoniecznie bardziej trwała, bo trwałość się nie opłaca. Ale bardziej nowoczesna, bardziej inwencyjna, bardziej no jednak w sumie dająca lepszą jakość życia codziennego jednak jest produkcja świata współczesnego przy wszystkich jego wadach. To, co pan mówi, to są wady współczesnego świata i oczywiście wady nie tylko globalizacji, bo zanim była globalizacja w ramach rynków narodowych i państw narodowych, na Zachodzie było to same zjawisko. Znaczy też produkowano wyroby, które nie było warto, żeby one były trwałe. Trwałość była cechą pożądaną, owszem, ale raczej w państwie komunistycznym, które chciało, żeby, no, już nawet nie chcę w to wchodzić, ale to mieściło się dokładnie w jego sposobie myślenia. No, szkoda produkować za dużo rzeczy przeznaczonych do powszechnego spożycia. Jak wyprodukować, to już jedną taką, niech se ktoś kupi, niech se ma na zawsze, albo na talon najlepiej, żeby kupił, bo to na to jeszcze był nadpopyt przecież, na te towary, na lodówki, na przykład na samochody też. Okej, ty się, Michał, zgłaszałeś, tak? Tak, jeśli można, dwa zdania ad vocem i pytanie mam do pana profesora. Dwa zdania ad vocem to byłyby takie, że jeśli porozmawiamy dziś i wczoraj, to można postawić taką tezę, że dawniejsze produkty były trwalsze, ale jeśli porównamy dawniejsze produkty z RFN i dawniejsze produkty z Polski Ludowej, no to również przewaga jest na korzyść świata kapitalistycznego. Znaczy niemieckie samochody miały 700 tysięcy kilometrów przebiegu awaryjnego, tak? No, polskie samochody nie miały. Nie było polskich samochodów, one były na włoskiej licencji, tak? W tym sensie to jest kwestia innej epoki. Syrenka była. Na licencji sobie, na radzieckiej licencji, to prawda? Ale... Syrenka nie była, to jest nasz produkt, nasza myśl techniczna. Warszawa była na radzieckiej. Ale co do pytania, no, jeżeli chodzi o to, że to nie jest podział kapitalizm-socjalizm, że socjalizm był trwalszy, tylko że w latach 50., 60., 70. była inna strategia produkowania dóbr konsumpcyjnych, tak? Znaczy generalnie bardziej trwalsze, przy czym zachodnie towary były jednak trwalsze od nas. Natomiast ja mam pytanie do pana profesora, a propos tego Hayeka drukowanego w latach 80. A kto to czytał? Bo mnie to zastanawia, czy liderzy opozycji, czy ludzie, którzy odpowiadali na przykład za negocjacje okrągłego stołu, a potem za przygotowanie zaplecza politycznego i też takiego opiniotwórczego dla rządu mazowieckiego, czy nie było tak, że zdecydowana większość tych ludzi w ogóle nie zajmowała się kwestiami społeczno-gospodarczymi.
że to nie jest tak, że ojcowie polskiej transformacji, myślę raczej o tej starej inteligencji, nie o technokratach, nie myślę o Leszku Balcerowiczu samym, ale o zapleczu politycznym Leszka Balcerowicza, że oni nie tyle stali się neoliberałami przekonanymi, co byli ludźmi, jakby dla których gospodarka była jakimś tematem abstrakcyjnym, nie dla nich, dla kogoś innego, dla ekspertów. No a Jeffrey Sachs i Leszek Balcerowicz sprawiali wrażenie, że wiedzą, o co chodzi. No to jak wiedzą, o co chodzi, to niech robią. Czy to nie był problem... To znaczy, o to pytam, czy to jest kwestia... Na ile to była kwestia świadomego wyboru ideowego elit politycznych, opozycji, a na ile kwestia... raczej braku zakorzenienia polskiego inteligenta w na przykład w dyskursie ekonomicznym, tak? Braku orientacji. No ja jestem w tej kłopotliwej sytuacji, że część tych ludzi znam osobiście. Na przykład osobiście znam Staszka Gomułkę, który akurat w tych sprawach był profesjonalnie kompetentny. Nie można w związku z tym zdjąć z niego odpowiedzialności, chociaż on bardzo broni ówczesnych wyborów ekipy Leszka Balcerowicza. No nie był też takim, bo ja wiem... No, ignorantem ekonomicznym czy nie był też Balcerowicz. No, nie przesadzajmy. Nie. Byli w jego ekipie byli ludzie, którzy byli ostrożni i przestraszeni trochę. No, do takich zaliczali się co najmniej dwaj spośród ekonomistów, do których przed Balcerowiczem zwracał się Mazowiecki z propozycją, żeby objęli, że tak powiem, ster polskiej gospodarki i reform gospodarczych. Ale dopiero Balcerowicz się zgodził. Balcerowicz był po pobycie, nie wiem, czy na wykładach, czy na stypendium naukowym, jakimś tam dużym, wyposażonym w Stanach Zjednoczonych. I on, że tak powiem, u źródła czerpał, pił z tej krynicy chicagowskiej. Przekonanie o tym, co jest na jej, którego się trzyma do dzisiaj, bo on jest tym wyjątkowo konsekwentny. Byli, no Jacek Kuroń. Jacek Kuroń był, oczywiście był, nie to, że nie miał zielonego pojęcia w ogóle o ekonomii, ale był w tej materii, no jakby to powiedzieć, no nie fachowcem, oczywiście, nie fachowcem, zdecydowanie. I to, że Jeffrey Sachs mówił sugestywnie i że mówił rzeczy, które... Jacek, ja pamiętam, że tak chyba powiedział publicznie, to nie wiem, czy to gdzieś zostało zapisane, ale ja słyszałem taką wypowiedź jego, że to się da, ludzie to kupną, znaczy ludzie za tym pójdą, to jest, on nie wie, czy ekonomicznie to jest do końca dopięte, ale politycznie to jest to, co ludzie zaakceptują, co przyjmą i na tej zasadzie mogą się zdobyć na wyrzeczenia. To Jacek wyczuł, zresztą wyczuł to prawidłowo. Nie byłoby oczywiście tej gotowości do wyrzeczeń, gdyby nie mieć Solidarności, który działał wtedy. Solidarność nie istniała od początków 82 roku mniej więcej. To znaczy nie istniał masowy ruch robotniczy, który wtedy został złamany po prostu. Bo to nie o to chodzi, tylko że nastąpiła klęska w tej pierwszej bitwie stanu wojennego, w tej strajkowej bitwie. Większość załóg zresztą nie podjęła strajku, znaczna większość, co niczego nie zmienia, bo nie podejmując strajku, albo podejmując strajk, a następnie wychodząc ze strajkującego zakładu pod lufami karabinów i czołgów i w jednym i w drugim wypadku człowiek wie, że został włamany przemocą. Tylko albo groźbą przemocy uwidocznioną na plakatach o stanie wojennym, obwieszczenia, które wisiały na murach i gdzie było, że pod sąd wojskowy za strajk, albo przemocą, kiedy ZOMO weszło do środka, czołg wybił dziurę, prawda, i wychodzić. Więc to wtedy, nastąpiło wtedy psychologiczne złamanie rewolucji, masowej rewolucji. Ale została po tej rewolucji symbol, którego nie porzucono i kadry podziemia, które miały taką świadomość, że wciąż są Solidarnością. Robotników tam było dużo mniej. Ja nie mówię liczebnie, ale procentowo już dużo mniej. Ale byli oczywiście też.
a przeważnie byli inteligenci. Na ile to byli inteligenci wykształceni, nie musieli być bardzo wykształceni. Często nie mieli wykształcenia ekonomicznego i tym bardziej wierzyli. Tym bardziej wierzyli, bo to przychodziło z Zachodu, to było powielane, powielali to chętnie, bo to jest nowa myśl, nowe odkrycie, prawda? I to sprawiło, że mit Solidarności, czyli pamięć, co to jest mit? To jest pamięć o tym, że żyliśmy wolni przez kilkanaście miesięcy. Pamięć uczestnika i dzieci tego uczestnika, którym on to opowiada. I ta pamięć jest niezniszczalna, tylko można ją dopiero zdezawuować, jeżeli pod osłoną tego mitu ten człowiek poczuje się, że był oszukany. No tak, tak się stało w gruncie rzeczy. I te krzyki złodzieje, złodzieje, ukradli nam zwycięstwo, różne takie rzeczy. To wszystko jest również w wyniku dzisiejszych wyborów, jest w pewnym sensie następstwem tej ceny politycznej, jaką za porzucenie swojej bazy liderzy i kadry Solidarności, te, które poszły do Okrągłego Stołu, zapłacili. Więc może trzeba z tego wyciągnąć wnioski, tak ja myślę. Może nie wszyscy są w stanie te wnioski wyciągnąć, ale wszyscy to odczuwają, tę cenę wszyscy płacą. I to jest cena nie byle jaka, bo to jest cena autorytaryzmu. No, no nie wiem, czy ja odpowiedziałem, czy nie. Troszkę tak, troszkę nie. Tam było z tyłu zgłoszenie Michała. A czy mógłbyś podejść troszkę bliżej? Na ile doświadczenia przyszłości... Głośniej proszę. Możesz podejść tutaj bliżej? Ale bliżej, tak. Mały średni biznes... Jeszcze raz jakbyś zaczął. Niech pan podejdzie i zacznie od początku. Proszę podejść bliżej i zacząć od początku. Na ile, według pana profesora, doświadczenia historyczne mogą możemy uznać za trafną tezę, że mały i średni biznes może w pewnym momencie dojść do wniosku i poprzeć reintegrację europejską, jej pogłębienie i przeciwstawienie się do globalnej gospodarce. To widać szczególnie, jeżeli chodzi o podwykonawców wielkich globalnych korporacji, którzy są ściskani i tak naprawdę niewiele mają już z tego, z tej swojej własnej przedsiębiorczości. No, ja na to mogę odpowiedzieć tylko może, no, albo daj Boże. Tutaj jest zgłoszenie i potem jeszcze Rafał i byli. Znaczy doświadczenie historyczne do tego nic nie ma, bo to jeszcze może wyjaśnię, jeden drobiazg zawodowy. Nie wiem, co się rozumie przez doświadczenie historyczne. Pamięć o pewnych zdarzeniach społeczna to jest pewien rodzaj doświadczenia historycznego. Natomiast indoktrynacja historyczna albo literatura historiograficzna, ale ta poważna, to nie jest żadne doświadczenie historyczne. I no, krótko mówiąc, ja jestem bardzo, bardzo ostrożny w kwestii używania tej kategorii doświadczenia historycznego. Mhm. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Jak wygląda kwestia reprywatyzacji w innych krajach postkomunistycznych? To jest, czy takie rzeczy, jak się dzieją w Warszawie obecnie, czy tam już jest to od kilkunastu lat, mają też miejsce w innych krajach Europy Wschodniej czy tej Tak. No nie bardzo wiem, nie o wszystkim wiem. Jeśli chodzi o Rosję, to żadnej reprywatyzacji tam nie było. Tam była z całą pewnością złodziejstwa. Nomenklaturowa reprywatyzacja, z której wyłonili się oligarchowie. To znaczy taka nowa klasa, no nie wiem jak to, ale nowa klasa w każdym razie. Jeśli chodzi o Czechosłowację, to była kuponowka tak zwana, czyli prywatyzacja, nie reprywatyzacja. Czy tam była w ogóle reprywatyzacja? Ja tego nie wiem, niestety. Mimo, że tam byłem nie tak dawno i dyskutowałem o różnych takich sprawach, bo byłem w związku z promocją czeskiego wydania Kobyła. Natomiast z całą pewnością wiem, że była reprywatyzacja w NRD, tylko ona była zakrojona na znacznie szczuplejszą skalę niż u nas i polegała na tym, że zwracano tylko to mienie, które było po 1945 roku zabrane bezprawnie.
To znaczy zabrane nie na mocy, tak jak u nas, na mocy ustawy o nacjonalizacji przemysłu, ustawy o reformie rolnej, ustawie o przejęciu mienia poniemieckiego lub porzuconego. To są te ustawy, no i oczywiście ustawy o reformie, dekret o reformie rolnej. Tylko to wszystkie te akty prawne analogiczne do naszych w NRD powzięte po wojnie zostały uszanowane. Tego nie ruszono. Ruszono tylko konfiskaty bezprawne. Te, które nie mogą się... I to jest znacznie mniejsze. Skala zjawiska jest mniejsza i suma, bo została policzona, ile to kosztowało Republikę Federalną. I dla Republiki Federalnej był to ciężar no nie na tyle istotny, żeby się nie zdecydować. Tak. Czyli różnie było i w Republice Federalnej, w kraju, który powinien być, wydawałoby się ojczystą kapitalizmu, to tam, z naszego punktu widzenia, to tam, no może raczej Anglia, ale ona nie musiała reprywatyzować, to tam w Republice Federalnej bardzo ograniczoną reprywatyzację, w zasadzie tylko rekompensatę za nadużycia, za akty bezprawne. Do czego dążę? Przypuszczałem, że będzie, znaczy nie ma żadnych twardych danych, ale przypuszczałem, że będzie taka odpowiedź właśnie, że ta reprywatyzacja w krajach postkomunistycznych nie miała takiego charakteru jak u nas. No nie wiem jak w Bułgarii, nie wiem jak na Węgrzech, nie wiem. Ale czy to, co w nas, znaczy jako Polakach jest takiego, że jak za czasów Sarmacji chcieliśmy byliśmy bardziej papiescy niż papież, to obecnie właśnie jesteśmy bardziej hajkowscy niż Hajek. W sensie wydaje mi się, że NFM, który jest krajem właśnie kapitalistycznym, nie idzie tak daleko w poszanowaniu prawa własności jak my. Dlaczego? Nie wiem. Gorliwość neofity być może. To bardzo jest, proszę. To jest neoficka gorliwość, oczywiście, ale dlaczego u nas tak, a gdzie indziej nie, albo mniej, tego nie wiem. Tam jest zgłoszenie, bardzo proszę. Dwa pytania, bo jest taka hipoteza, jeżeli chodzi o reprywatyzację, że dopiero teraz ją zauważono, dlatego że dopiero teraz zauważono, co się dzieje, jeśli chodzi o reprywatyzację. Pani mówi za szybko, jak na mnie, i prosiłbym bliżej. Dobrze, nie, przepraszam. Ja zostanę tutaj, bo ja słabo chodzę, a będę mówiła powoli. Słucham? Nie, to... Ale proszę podejść bliżej. Albo do mikrofonu. Nie. Tutaj. Ja się chciałam zapytać, teraz jest taka hipoteza, jeśli chodzi o dostrzeżenie reprywatyzacji, że to uderzyło w klasę średnią, że zauważono, że no, gimnazjum na Twardej zaczyna być właśnie w ogniu reprywatyzacji. I chciałam się pana zapytać, pana profesora, o dwie rzeczy. Czy pan to też tak widzi, że nie dostrzeżono wcześniej tego, co się dzieje z lokatorami, no bo właśnie to była ta niższa klasa, a my wszyscy jesteśmy tutaj, za odpowiedź na pytanie kolegi z dworku i jesteśmy tymi osobami, które nie dostrzegają problemów klasy średniej, klasy poniżej średniej. Ale druga rzecz, chciałam się zapytać o to, czy w trakcie, w okresie wczesnotransformacyjnym nikt nie myślał o konsekwencjach dla osób, które nie wyrobią się w transformacji, które jakby zostaną z góry skazane na to, co się dzieje w polskiej transformacji, na spadnięcie najniżej, jak to tylko możliwe, czyli na przykład na matki samotnie wychowujące dzieci, na osoby z niskim wykształceniem, na osoby, które nie są w stanie powyżej tego wykształcenia w żaden sposób wyjść i które nie zostaną przedsiębiorcami. Bo ja mam taką wizję, że Leszek Balcerowicz miał przekonanie, że będziemy mieć 40 milionów przedsiębiorców i chyba nikt go nie powstrzymał. Chciałam się pana zapytać, czy w trakcie, kiedy ta transformacja właśnie się wykluwała, czy w ogóle ktoś myślał o konsekwencjach społecznych, no poza tym, że pan i Jacek Kuroń napisali do Aleksandra Kwaśniewskiego ten list w sprawie tej ustawy reprywatyzacyjnej. Jak to było wcześniej? Więc ja, mimo że byłem w Czechach, jak wspomniałem, niedawno, to nie umiem tak dokładnie na to odpowiedzieć. No, pamiętać trzeba. Dziękuję bardzo.
pamiętać trzeba o tym, że w Czechach zaszła, w Czechosłowacji, przepraszam, zaszła taka zmiana, której myśmy nie doświadczyli, mianowicie tak zwany aksamitny rozwód, czyli rozpadło im się państwo. I ta część państwa, w której było najwięcej ludzi, kandydatów do tego, żeby byli poszkodowani przez transformację, odłączyła się, mianowicie Słowacja, a Czechy pozostały taką oazą relatywnej szczęśliwości. Relatywnej, bo tam oczywiście są te same wszystkie, co i u nas problemy. Jest mniej populizmu na pewno niż w Słowacji. Jest więcej w Słowacji złej krwi, frustracji ludowej i tak dalej. Ale początkowo wydawało mi się, że na Węgrzech jakoś, gdzie była silniejsza niż nasza gospodarka, w tej chwili mają się gorzej niż my. Że na Węgrzech być może lepiej wyszli na tym, że nie tak ortodoksyjnie poczynali sobie jak Polska w czasach Balcerowicza, ale myślę, że to nie są różnice jakieś kardynalne, zasadnicze. W ogóle Leszek Balcerowicz powołuje się na to, że gdzie indziej było jeszcze gorzej. No rzeczywiście gorzej było w Rosji na pewno, gorzej było na Białorusi na pewno. Tylko to nie jest, że tak powiem, argument żaden. Rzeczywiście gdzie indziej było jeszcze gorzej, to nie znaczy, że u nas było dobrze. Czy było gorzej, czy lepiej. W Czechach pewnie było nieco lepiej początkowo. Na Słowacji pewnie tak samo albo gorzej. No nie wiem, no nie umiem tak dokładnie tych porównań zrobić, to trzeba by było zrobić porządne zestawienia, statystyczne i socjologiczne badania. Nie umiem na to odpowiedzieć. A to jeszcze wrócę do tego pierwszego pytania. No wszędzie było dość podobnie, jak chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o to, że dopiero teraz zauważono problem z reprywatyzacją, pan też widzi tutaj taki aspekt klasowy tego, że właśnie kiedy klasa średnia zaczęła dostrzegać negatywne konsekwencje reprywatyzacji, no to mamy artykuły w Gazecie Wyborczej, media huczą, Jacek Żakowski przeżywa co program w TVP, jak to strasznie i reprywatyzacja. Ja odkąd pamiętam, Stowarzyszenia Lokatorskie oraz Piotr Ikonowicz, który był w tym zawsze sam, a że jeszcze on jest taki antymedialny, to wszyscy się z niego śmiali. Oni zajmowali się jednak problemami lokatorów, którzy byli po prostu, w cudzysłowie, gorsi, no bo nie byli oni z klasy średniej, bo byli ludzie marginalizowani. Mm-hmm. I czy to w ogóle ktoś poza tymi stowarzyszeniami dostrzegał, jak bardzo ci lokatorzy są wykluczeni, jak bardzo oni stracili na reprywatyzacji i w ogóle na transformacji? I czy też przewidywano te konsekwencje wtedy, kiedy stworzono plan Balcerowicza, że to będzie tak wyglądać, że stracą ci, którzy i tak już są stratni? Strasznie dużo pani chce, żebym ja wiedział. Skąd ja mam to wiedzieć? Nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że Gazeta Wyborcza, ja nie zamierzam jej bronić szczególnie, ale tam są różni ludzie bardzo. Jest tam Grzegorz Solczyński, który się też tymi sprawami zajmował bardzo i to właśnie czyścicielami kamienic, sprawą Brozowskiej i tak dalej. Więc to jest, zwyczajnie jest to różnie. Czy prawdopodobnie sprawa tego, to jest liceum społeczne, czy tak? Słucham? Gimnazjum społeczne. No naturalnie, że to na to ludzie, jak pani mówi, z klasy średniej są bardziej wrażliwi. Prawdopodobnie tak. Ale to już od dawna wiadomo, że są zamachy na gimnazja, na licea, na parki, na takie rzeczy, które na tereny użyteczności publicznej. Więc poza tym wydaje mi się, że już dawno przeminął ten czas neofickiego entuzjazmu, że wszystko sprywatyzujemy lub zreprywatyzujemy i wtedy nastąpi powszechna szczęśliwość. Tego już nie ma w Polsce dzisiaj, ale było oczywiście. Ostatnie pytanie, Rafał, tak?
Tylko jakbyś podszedł tu bliżej, dobra? Mam dwa pytania. Pierwsze to jaką pan profesor widzi rolę i perspektywy ruchów społecznych w zmienianiu rzeczywistości, czy przywracaniu tej rzeczywistości do tych zasad i tych wartości, które były w tym kapitalizmie powojennym, i czy tak jak pan pisał, że jakby ekonomia się zglobalizowała, ale ta polityka jeszcze nie do końca, to chciałem zapytać, czy widzi pan perspektywę takich ponadnarodowych ruchów, które by wokół wartości, na przykład Solidarności, mogły skutecznie oddziaływać na te wielkie, że tak powiem, napięcia między sektorem rynku i państwa. To jest pierwsze pytanie. A drugie, nie chciałem dopytać, bo nie wiem, czy dobrze też zrozumiałem pana wybór pana profesora na końcu, który, czy ta integracja europejska i ten projekt europejski, on to należy rozumieć tak, że on powinien jakby stanowić taki, można powiedzieć, coś, co osłabia trochę tą presję rynków globalnych i globalizacji. Może być zaporą, tak, może, tylko trzeba chcieć i móc. Ale czy sama polityczność w takim rozumieniu, nie wiem, polityki społecznej, polityki gospodarczej powinna być nadal w ramach państwa narodowego, tylko właśnie pod osłoną takiego wielkiego projektu europejskiego, czy też należałoby to, co dotychczas było w obrębie państw narodowych, jednak przenieść na ten poziom na przykład unijny? No, proszę Państwa, bardzo ważną sprawę pan poruszył teraz, ważną w ogóle w świadomości środowisk lewicowych, które są ostrożnie bardzo podchodzą do identyfikatora narodowego. Tymczasem to jest po prostu społeczna i psychologiczna rzeczywistość, na którą jak się obrazić, to znaczy odwrócić się plecami do rzeczywistości. Tego się nie da. Nie da się tego pominąć. Po prostu nie istnieje demokracja, nie istnieje społeczeństwo obywatelskie ponad poziomem państwa narodowego. Nie istnieje europejska demokracja, to jest wrzonka. Jest Parlament Europejski, który niewiele może, między innymi niewiele może z tego powodu, że Europa jest słabo zintegrowana politycznie, ale on... No, gdzie pan znajdzie w Polsce ludzi, którzy są reprezentowani przez europosłów? Owszem, interesujemy się tym, zajmujemy się, ale to nie jest ta rzeczywistość, w której my tkwimy. Nie ma społeczeństwa obywatelskie, jak dotąd, to się może zmienić oczywiście. Były plemiona, kiedyś dawno nie ma plemion. Zniszczyły je z biegiem czasu państwa narodowe, to dość długo trwało, to znaczy zniszczyły struktury plemienne dość szybko, razem z instytucjami kultu pogańskiego, bo to jedno na drugim było zawieszone. Przepraszam, że mówię o swojej dziedzinie zawodowej, profesjonalnej. Natomiast separatyzmy plemienne długo trwało, zanim one zostały zniszczone, a jeszcze dłużej, znacznie dłużej trwało, zanim wykształciła się wspólnota narodowa ponadlokalna i ponadregionalna w ramach narodowych państw. I to właściwie nie stało się chyba wcześniej niż w XIX wieku. Także wspólnota narodowa w gruncie rzeczy, oczywiście ona istniała jej zalążki wcześniejsze, ale wspólnota narodowa ogarniająca jako zjawisko ogólnospołeczne, jako forma, powszechna forma więzi społecznej, jedna z powszechnych form więzi społecznej, jest stosunkowo młoda. To nie znaczy, że wieczna. Jej nie było, może jej kiedyś nie będzie. Tylko jeżeli ktokolwiek z nas, nie tylko ja, ale także i najmłodszy z Państwa, myśli sobie, że on dożyje do jej zniknięcia, no to życzę znacznie więcej niż 100 lat szczęśliwości, sprawności umysłowej. Nie będzie, nie ma innej możliwości zakorzenienia ruchów społecznych niż w społeczeństwie obywatelskim, to znaczy niż w ramach państw narodowych. Ponad państwami narodowymi te ruchy muszą się ze sobą dogadywać. I
Europa stwarza do tego w pewnym sensie ramy. To jest twór bardzo niedoskonały, to zresztą widać. I jemu brakuje, to jest twór oparty na zasadzie liberum veto. No to jeżeli to tak będzie w dalszym ciągu, to albo będzie kompletna niezdolność decyzyjna, paraliż decyzyjny, albo się wyłoni węższy krąg, który na innych zasadach, tak zwana Europa, ta lepsza, to jądro twoje. Chyba by to nie było dla nas dobre, ale nie wypowiadam się na ten temat. Uważam, że trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że w ramach państw narodowych stawić czoła globalizacji skutecznie, no nie to, że całkiem nie można, ale jest bardzo trudno. I w ograniczonym bardzo zakresie jest to możliwe. Zobaczymy zresztą, jak sobie z tym poradzą nacjonaliści w tych państwach, w których dojdą do głosu. Moim zdaniem połamią sobie zęby. Natomiast jeśli chcemy myśleć poważnie o perspektywach takiego stawienia czoła globalizmowi, no to tylko w skali ponadnarodowej. Czyli to wymaga no, albo struktur europejskich, albo innych porozumień międzynarodowych na tyle silnych, żeby to się dało zrobić. Albo wojny. To znaczy ustanowienia innych układów hegemonii nad światem. Przepraszam, że to tak brutalnie mówię, ale tak po prostu tak mi się wydaje. Bo proszę nie zapominać, że instrumenty wojny są nadal w rękach państw narodowych, a nie w rękach globalnego kapitału finansowego. Dziękuję panie profesorze. No ta puenta była dosyć... Wydaje mi się, że ona uświadamia, o jaką stawkę toczy się gra i uświadamia także cele, jakie stoją przed lewicą. Ja tylko, bo tutaj pojawiło się wiele wątków, wydaje mi się, że jeden był bardzo istotny, gdy szukamy przyczyn słabości współczesnej lewicy, bo to się wiąże właśnie z wartościami i z językiem wartości. Pan profesor powiedział, że wartości polityczne to są cele, które uważamy, że one samoistnie są godne realizacji. Otóż wydaje się, że wraz z tym procesem neoliberalizacji socjaldemokracja porzuciła język wartości. Znaczy, gdy kiedyś uważała, że sprawiedliwość społeczna i równość i solidarność to są po prostu wartości, które warto realizować, bo samo przez się, tak, to wraz z hegemonią neoliberalną lewica zaczęła przyjmować, że tylko te wartości mają sens, które są racjonalne ekonomicznie. Znaczy, że jeżeli coś przynosi zysk, to jest wartością godną uznania i realizacji. Stąd wydaje mi się, że to jest niezmiernie ważne, żeby odzyskać język wartości dla lewicy. Wydaje mi się, że to jest jedna z bardzo wielu cennych myśli, które usłyszeliśmy. I bardzo chciałem podziękować panu profesorowi Karolowi Modzelewskiemu za to, że przyjął nasze państwu zaproszenie. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.